Naleczo, czyli wiosna. Maj 1972 roku w Budziszynie. Karl August Kocor, największy kompozytor łużycki, osnuł swoje oratorium Naleczo wokół pieśni Andrija Zeilera. Był rok 1860. Na Łużycach zaczęło budzić się narodowe życie. Naleczo miało budzić otuchę, było optymistyczne, ale na swoją prawdziwą wiosnę naród łużycki miał jeszcze długo czekać. Budziszyn liczy dziś niewiele ponad 40 tysięcy mieszkańców. 200-tysięczny naród łużycki posiada w Budziszynie większość swoich instytucji społecznych i kulturalnych. Stanowią Łużyczanie pełnoprawną część społeczeństwa Niemieckiej Republiki Demokratycznej, w ramach którego po setkach lat rozpaczliwej walki o byt znaleźli swoje miejsce. Naczelną organizacją łużycką jest obchodząca właśnie swoje 60-lecie Domowina. Od 3 lat w maju organizuje Domowina festiwale kultury łużyckiej.